Stop, stop. Zanim przejdziemy do filmu, chciałbym z góry przeprosić, ponieważ sprawdzałem ustawienia na stream, bo planuję niedługo chyba już odpalić, bo mówiłem to chyba z miesiąc temu, ale sprawdzałem ustawienia Steam, czy wszystko widać na OBS-ie i tak się składa, że w tym materiale po prostu zapomniałem tego wyłączyć, więc w prawym górnym rogu będziecie mieli cel donacji i podpis na chleb XD. Który po prostu sprawdzałem, po prostu sobie każualowo coś wpisałem, czy to po prostu działa i czy alerty działają, więc z góry za to przepraszam, nie zwracajcie na to zbyt dużej uwagi, po prostu nie zauważyłem, a nie chcę nagrywać od nowa, ponieważ myślę, że dosyć dobrze tam wszystko opowiedziałem w tym filmie. Natomiast jest 40 minut filmu, więc nie chcę tego wszystkiego od nowa mówić. Być może powiedziałbym coś jeszcze inaczej, także z góry was za to przepraszam i po prostu proszę was, nie zwracajcie na to uwagi. To było w celu po prostu sprawdzenia ustawień. Z góry dziękuję. Zapraszam was już do materiału. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. No i widzimy się oczywiście w tym głównym panelu, w którym wybieram sobie postać do kampanii. Ponieważ ostatnio osoba napisała w sumie całkiem ciekawy pomysł na materiał i stwierdziłem, że to zrobię. Mianowicie ostatnio sobie robiliśmy film Top 10 Najsilniejsza Siła Lordów podczas kampanii, a teraz sobie omówimy frakcje, niekoniecznie poszczególnych bohaterów, ale frakcje, czyli Elfy Wysokiego I was Lodu, Jaszczurludzie i born. tak dalej, wszystkie. Nie będziemy ich klasyfikować, która jest lepsza od poprzedniej, bo to każda frakcja specjalizuje się w czymś innym. I wiadomo też, że na przykład Elfy Wysokiego Lodu mają jedną z najlepszych ekonomii w grze, więc nie będziemy ich porównywać do Norski, bo to nie ma sensu. Będziemy porównywać sobie te frakcje pod względem tego, jak sobie radzą w kampanii, na bardzo wysokim poziomie trudności, bądź na legendarnym, bo one, tak jak mówię, za bardzo się od siebie nie różnią. Legendarny różni się tylko i wyłącznie na mapie kampanii, natomiast bitwy rozgrywane się już nie różnią, tak? Ponieważ bitwę możemy ustawić tylko na bardzo wysoki. No i będziemy sobie określać, jak sobie te dane frakcje dają radę na tych wyższych poziomach kampanii i dlaczego, tak? Będziemy sobie to uzasadniać. No i zaczynamy oczywiście sobie od wysokich elfów, ale zanim to zostawcie łapkę w górę i zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnego materiału. Będzie to dla mnie bardzo fajne, ale już przejdźmy do tego, o czym będzie materiał. Mianowicie, elfy wysokiego rodu, jak już przed chwilą wspomniałem, jedna z najsilniejszych ekonomii w grze. Bardzo szybko da się to zesnowbolować. Bardzo dużo dostaje pieniędzy, bardzo dużo wpływów. Za czym idzie wpływy, bardzo nam pomagają w kampanii. Możemy manipulować troszeczkę tymi frakcjami. Kolejna rzecz, jednostki. Mamy dużo silnych jednostek dystansowych. Troszeczkę frakcja ubolewa na miarę artylerii, bo posiadamy tylko jedną jednostkę artylerii, która najlepsza nie jest, szczególnie w tych późniejszych fazach gry. Ale posiadamy też silne smoki, czyli jednostki potworów posiadamy silne, co nam również bardzo dużo daje w kampanii, ponieważ na piechotę nie zwracamy dosyć uwagi, chociaż jedna frakcja się dosyć wyróżnia na tym w tle, ponieważ piechota na tych wyższych poziomach trudności po prostu ubolewa, nie daje sobie rady i ona jest tylko po to, żeby chwilę przetrzymać przeciwnika, więc potwory i silne jednostki dystansowe dają nam bardzo dużo, więc wysokie elfy posiadają też legendarnych bohaterów wszystkich silnych. Każdy z bohaterów jest silny. Nie ma takiego, że jest jakiś mega słaby ten bohater. I bohaterowie, w których robimy w grze, czyli przyboczna, szlachcic, mistrz tajemnej wiedzy Hoeta i oczywiście bardzo duża pula czarodziejów, gdzie magia również ma bardzo mocny wpływ na rozgrywkę. Nie tylko w bitwach, ale i na kampanii ci bohaterowie również jakieś akcje mogą robić. Więc wysokie elfy bardzo dobrze sobie radzą. I na niższych poziomach trudności, i na wyższych. O niższym poziomie trudności nie będę wspominał, ponieważ na niższym poziomie trudności każda frakcja sobie raczej dobrze poradzi. Moim zdaniem te niższe poziomy trudności bardziej z nich korzystamy, jak uczymy się gry, bądź też są osoby po prostu, które nie lubią robić tak jakby armii z dwóch jednostek, albo trzech, albo z jednej, żeby sobie radzić na tym wyższym poziomie trudności i wtedy decydują się na ten niższy poziom trudności, żeby móc sobie te fajne kompozycje armii robić. Moim zdaniem to też jest spoko. Ja nikomu tam nie mówię, że o nie dajesz rady, to grasz na słabszym. Nie, tutaj każdy gra jak chce, tak? Więc elfy bardzo dobrze sobie radzą i na niższym poziomie, i na wyższym poziomie trudności. Tutaj tylko trochę ubolewamy z artylerią, ale
reszta nam to wszystko rekompensuje. Lecimy dalej. Mamy jeszcze dużo ludzi. No i tutaj już troszeczkę ciężej. Bo efekt frakcji jak w poprzedniej, jak u wysokich elfów, jest troszeczkę słabszy moim zdaniem. Bo we wcześniejszej fazie gry praktycznie nic nam to nie daje. Dopiero w późniejszej dostajemy wzmocnienia tych zarządzeń. Mamy również błogosławione lęgi. I to jest spoko, ponieważ często w kampanii mamy problem z tym, że zdobywamy już kilka miast, prawda? Nie wszędzie mamy te mury na najwyższym poziomie i wtedy jak atakujemy wroga albo jesteśmy w innej części mapy, to przeciwnik nam atakuje osadę i my nie mamy tam jednostek. I teraz w momencie, kiedy dostajemy błogosławione lęgi, które nie są nam jakoś bardzo potrzebne w głównej armii, to my możemy sobie szybko kupić bohatera i te błogosławione lęgi kupić na tym bohaterze, dzięki czemu zwiększamy obronę naszych osad, to moim zdaniem jest całkiem dużo. Dzięki temu możemy sobie łatwiej radzić z tymi problemami, nie tylko z tych jednostek, które dostajemy za zdobywanie poziomów na legendarnym bohaterze, ale również i właśnie te błogosławione lęgi nam mocno z tym pomagają. Co jeszcze mogę powiedzieć jeszcze o ludziach? Oczywiście bardzo silne jednostki potworów. Jedne z najsilniejszych w grze i z nich głównie też korzystamy na tych wyższych poziomach trudności, ponieważ strzelców nie posiadamy praktycznie żadnych. Skinki są bardzo słabe moim zdaniem. We wcześniejszych fazach gry jeszcze jakokolwiek działają. Natomiast w tych późniejszych fazach gry bardzo kuleją. I kolejny minus tej frakcji, praktyczny brak artylerii. Chociaż nie mogę tak powiedzieć, ponieważ nie mamy stricte jednostek artylerii bardzo silnych. Natomiast posiadamy jednostkę, która... Nie pamiętam jak się nazywa, natomiast jest to Stegadon, który strzela po prostu takimi jakby kulami ognia, nazwijmy to na ten moment. Posiadamy również jakieś salamandry, one nie są zbyt najlepsze. W wcześniejszej fazie gry jak najbardziej, natomiast już w późniejszej znowu ubolewają, tak jak te skinki. No i oczywiście mamy jeszcze Stegadony z machinami obleżniczymi i one w obleżeniach są super. Natomiast te obrażenia w kampanii nie są aż tak duże. Oczywiście wiadomo, to jest potwór z artylerią. Natomiast nie wiem, czy mogę to zaklasyfikować jako artylerię, chociaż myślę, że na potrzeby tego filmu tak to zrobimy. I o ile zwykłej artylerii nie mamy, to te stegadony z tymi takimi katapultami, nie pamiętam ich dokładnej nazwy, są silne i w oblężeniach, i na mapie kampanii. Piechota ogólnikowo silna, ale na tych poziomach trudności wiadomo, ubolewa, tylko trzymamy linię, raczej korzystamy z potworów. Oczywiście kilka bohaterów, w momencie kiedy posiadamy dodatek z Nakajem Wędrowcem, dostajemy jeszcze dodatkowych bohaterów Proxigorów, oni też bardzo dużo strat zadają, to nam mocniej pomaga. A tak jak mówię, główna siła tej frakcji to potwory, efekty frakcyjne już nie tak zbyt silne, bo gadamy ogólnikowo, nie poszczególne lordy, więc tutaj już troszeczkę słabiej niż te wysokie elfy, ale myślę, że całkiem nieźle sobie radzą. Będziemy sobie... dzielić to na trzy, tak swoją drogą, teraz to wspomnę. Będziemy sobie klasyfikować, że radzą sobie bardzo dobrze, czyli tak jak wysokie elfy. Tutaj w przypadku jeszcze ludziach radzą sobie nieźle, czyli tak średnio. I będziemy sobie jeszcze dzielić na to, że dają sobie radę słabo, albo jeżeli będzie taka sytuacja, jeszcze nie wiem, bardzo słabo, tak? Także trzy albo cztery takie klasyfikacje ogólne. No tutaj jeszcze ludzie nieźle sobie radzą dzięki tym potworom i tej artylerii na potworach, oczywiście również. Legendarni bohaterowie też całkiem silni, ale trzeba jeszcze wspomnieć o jednym czarodzieju specjalnym dla tej frakcji, mianowicie Lord Croak, jeden z najsilniejszych magów w grze, bohater, którego możemy dostać jakoś tak z pobocznych misji. Chyba każdy z jeszcze ludzi może go dostać. Bardzo duże obrażenia obszarowe zadaje ten bohater, odporność na obrażenia i on już tej frakcji daje dużo. Ale oczywiście on nie jest dostępny w każdej armii, więc dlatego ta frakcja radzi sobie nieźle, czyli tak średnio. Lecimy dalej, mamy mroczne elfy. I tutaj znowu frakcja, która też sobie radzi nieźle, mi się wydaje, w kampanii. I teraz dlaczego? Artyleria tak samo jak u wysokich elfów, czyli tylko jedna jednostka, która mega silna nie jest. Posiadamy kilka jednostek potworów, ale moim zdaniem hydry troszeczkę odstają. Meduzy również, moim zdaniem, nie są zbyt silne. Jedyne co posiadamy to smoki. Natomiast wydaje mi się, że rydwany troszeczkę silniejsze niż u wysokich elfów. Tutaj już dajemy taki plusik. Rydwany są całkiem niezłe. Nawet na tych wyższych poziomach trudności. I oczywiście
Bardzo silna jednostka dystansowa, czyli widma, która nieźle sobie radzi w zwarciu, bardzo wysokie obrażenia dystansowe, jeszcze skradanie się, bohaterowie też całkiem nieźli. Posiadamy dodatkowe lore magii wynikające z tej frakcji, które nie jest najsilniejsze, tak swoją drogą. Ale mi się wydaje, że efekt frakcyjny, czyli ci niewolnicy, można to dobrze wykorzystać, daje nam to sporo. W późniejszej fazie gry, sporo złota i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że u elfów wysokiego rodu ten proces jest łatwiejszy niż u mrocznych elfów, ponieważ dostajemy minusy wynikające z tych niewolników. Więc moim zdaniem, tak jak jaszczuroludzie, radzą sobie na takim średnim poziomie. Natomiast łamane na bardzo dobrze sobie radzą, ponieważ przez te widma one bardzo, bardzo silnie przebijają się przez tą kampanię. Więc tutaj mamy takie pomiędzy. Ale bardziej w stronę silnie będą się klasyfikować. No ale jakby się uprzeć, to tylko jedna jednostka, i wtedy zniżamy się do tego mniejszego poziomu. Natomiast jak najbardziej mroczne elfy super sobie radzą w tym wypadku. Potem skaweni, i oni sobie radzą bardzo dobrze. Jedna z frakcji, która najlepiej w grze sobie radzi na tych wyższych poziomach trudności. Oczywiście nie na początku, bo na początku posiadamy bardzo słabe jednostki. Oprócz jednego z lordów i kilka szpona. Natomiast start zazwyczaj mamy trudny z kawenami. Natomiast tym dalej w grę, z każdą turą zdobywamy coraz więcej. Oczywiście można bardzo szybko wejść w późniejszą fazę gry dzięki kolonizacji specjalnej efektowi frakcji skavenów, czyli jak zdobywamy osadę, mamy dużo żywności, możemy ją wbić na wyższy poziom, dzięki czemu bardzo szybko zdobywamy czwarty, piąty tier osady i mamy dostęp do wszystkich jednostek. A przechodząc do nich, posiadamy dwóch specjalnych, nawet wszystkich specjalnych bohaterów. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że o lore magii, czyli mamy Plague Mage'ów, przyzywamy jednostki, duże obrażenia z zaklęć, mamy dwa zaklęcia obszarowe. To daje nam bardzo dużo, ponieważ blokujemy jednostki przeciwnika, bo tylko na tym nam zależy, tymi przyzwanymi, i nie tracimy swoich kupionych. Plus zadawanie obrażeń, oczywiście to, czego szukamy w czarodzieju. Drugi, Spacz Inżynier, wzmacniamy jednostki dystansowe, do których zaraz przejdziemy. I sam w sobie ma też niezłe lore magii. Unieruchamiamy jednostki latające, więc trzymamy z dala od naszych jednostek dystansowych jakieś smoki, jakieś wiwerny i tak dalej. Także super. Plus dosyć silne jedno zaklęcie obszarowe, drugie już troszeczkę mniej. Natomiast bohaterowie bardzo silni są w tej frakcji. Reszta tych bohaterów jest taka średnia. Jeszcze wodzowie na tych wieczkowcach są nieźli, ale głównie korzystamy z tych dwóch. I to, do czego przechodzimy, czyli jednostki artylerii bardzo silne. Każda jednostka artylerii robi dużo, czyli mamy katapulty szponu zarazy tutaj. U Skrolka tutaj mamy działa spacz błyskawic. One również bardzo dobrze sobie radzą w kampanii. O silne jednostki artylerii, szczególnie że działa spacz błyskawic, jeszcze tak jakby przelatują przez wrogów, więc możemy kilka oddziałów uderzyć. I jednostki dystansowe, najsilniejsze jednostki dystansowe w grze, gdzie na wyższych poziomach trudności jest to bardzo ważne, ponieważ jedną armią, co wspominałem też w Akademii Taktycznej, możemy pokonać nawet 3-4 armie, my posiadając jedną, ponieważ posiadamy tak silne jednostki dystansowe, gdzie potrzebujemy tylko bohaterów i nie potrzebujemy jednostek piechoty. Bo piechota w tej frakcji jest bardzo słaba, niska dyscyplina, większość to niewolnicy, a nawet te jednostki trzeciego tieru nie radzą sobie bardzo dobrze na tych wyższych poziomach trudności. Na niższych oczywiście można, ale w późniejszych tylko bohaterowie i najsilniejsze jednostki dystansowe w grze. Więc tutaj możemy już z góry powiedzieć, że nawet nie są silni, czy bardzo silni w kampanii, tylko są moim zdaniem najlepszą frakcją, która sobie najlepiej radzi w kampanii dzięki tym kolonizacjom osad. Czyli szybki rozwój, ekonomia również bardzo dobrze działa, mamy dobre budynki do tego, bardzo silne jednostki dystansowe, silna artyleria, silni bohaterowie. Także skaweni mega, jeżeli chodzi o kampanię. Dalej mamy Wybrzeża Wampirów. I tutaj frakcja, która piechoty aż tak silnej nie ma, ponieważ ubolewa w ilości jednostek w oddziale, czyli 45. Jest bardzo wolna ta piechota, jeszcze nie mamy na nich tarcz. To takie jednostki artylerii są całkiem silne, ponieważ kolos nekrofisjański, które można spamować. Silna artyleria, silny w zwarciu,
atrybut oblężniczy, po prostu jednostka, która daje nam wszystko, co potrzebuje w zasadzie ta frakcja. Bohaterowie również całkiem nieźli, lore magii dobre, specjalne, czyli głębiny. Możemy również wskrzeszać jednostki, ponieważ jesteśmy nieumarłymi, także tu również najbardziej na plus. Handgunnerzy, silna jednostka dystansowa, mamy specjalną jednostkę dostępną z obrzędu Królowa Bez, również bardzo silna jednostka artylerii, posiadamy działa, posiadamy moździerze, także tutaj posiadamy jakieś jednostki z bombami, które rzucają, posiadamy, ja to nazywam jednostki z miniganami, czyli to też również bardzo silna jednostka dystansowa, gdzie kraby, czyli gnijące lewiatany, również są silne, jeżeli chodzi o jednostkę potworów, czyli jedyne, o czym troszeczkę ubolewa ta frakcja, to ekonomia, chociaż posiadamy te wybrzeża, dzięki którym jak pójdziemy sobie do głównej osady, w którym zaczyna Altarion, zdobywamy bardzo dużo złota i zdobywamy wpływy. Efekty frakcji nie są najsilniejsze, natomiast możemy wyznaczać sobie tych przybocznych, czyli wsadzamy bohatera i dostajemy różne benefity z tego. Rozwój mamy hordy i zwykły, więc tutaj też może mamy od koloru do wyboru. Ale moim zdaniem frakcja, która nawet już od początku radzi sobie bardzo dobrze w tej kampanii na wyższych poziomach trudności. Także zaliczamy jej do tej silnej i lecimy dalej. I mamy oczywiście Królów Grobowców, czyli kolejna jednostka nieumarłych. I tu z góry już wskrzeszamy jednostki, więc bardzo silna frakcja, jeżeli chodzi o kampanię. Bohaterowie specjalni, nekrotekci, są silni z tego względu, że mamy, nazwijmy to efektem frakcji, limity jednostek, a nie ich koszt utrzymania. Także dzięki temu jesteśmy w stanie sobie z lepszych jednostek korzystać. Są również bohaterowie walczący w zwarciu, oni nie są najlepsi i magowie z lore tego specjalnego również nie są najlepsi, natomiast posiadają to wstrzeszenie, więc jak najbardziej można z nich korzystać. Jeżeli chodzi o jednostki, to mamy ograniczoną ilość tych jednostek, ponieważ, tak jak powiedziałem, mamy limity jednostek, a nie ich koszt utrzymania, więc pod względem ekonomii na starcie jest ciężko. Natomiast w miarę zdobywania czasu w grze, tak jak w skavenach, zdobywamy coraz więcej, ponieważ mamy coraz większe te limity i nie wydajemy złota na jednostki, tak? Tylko musimy potrzebować tur do ich zrobienia i te limity, więc potem tylko używamy ich do rozbudowy, więc ekonomia też dosyć mocno można zesnowballować, bardzo szybko potem się rozwijamy w późniejszej fazie gry. We wcześniejszej fazie gry czekamy tylko tury z technologii bądź za złoto, w późniejszej, żeby zwiększać limity armii, po prostu możemy nawet masowo zalewać jednostki jednostkami, czy to nawet najsłabszej piechoty, czy to już potem jak zwiększymy limity, to bardzo silnymi potworami, bo ta frakcja posiada silne potwory, czyli konstrukty. Kawaleria też jest całkiem niezła. Tutaj mi się podoba kawaleria w tej frakcji, chociaż nie każdy może tak twierdzić. Rydwany są średnie mimo wszystko, tak samo jak i kawaleria, ale łucznicy są całkiem nieźli. I oczywiście artyleria, czyli katapulty, trochę słabsze niż w innych frakcjach, tak mi się wydaje. Ale jednostka, którą dostajemy z obrzędu, czyli sarkofag dusz, bardzo silny, jedna z najlepszych jednostek artylerii w grze. Także mi się wydaje, że pod tym względem, nie licząc piechoty, która po prostu służy do blokowania, również bardzo silna frakcja w kampanii. Na początku trzeba się troszeczkę pomęczyć, ale w miarę gry jest bardzo silna ta frakcja, także jak najbardziej zaliczamy tą frakcję do silnych w kampanii, na tych wyższych poziomach trudności. Bo jak mówiłem, o niższych nie będziemy wspominać. Mamy Imperium teraz. No i tutaj dużo bohaterów silnych, ponieważ tak jak Volkmar jest kapłanem bitewnym, to kapłani bitewni silni, ponieważ dają nam odporność na obrażenia, atak w zwarciu, obronę w zwarciu, gdzie posiadamy na Volkmarze przykładowo zaklęcia światła, duży dostęp do czarodziejów, tak jak najbardziej na plus. Łowcy czarownic nie najsilniejsi, ale już kapitanowie dosyć dobrze sprawdzają się w swojej roli w walce w zwarciu i trzymaniu jednostek przeciwnika. Jeżeli chodzi o samą frakcję, to piechota nie najsilniejsza, natomiast dzięki technologii halabardnicy bardzo silni, bardzo dobrze trzymają linię, świetnie odpierają potwory,
kawalerię, czyli bardzo dobrze trzymają z dala od naszych jednostek dystansowych, które są swoją drogą bardzo silne, ponieważ handgunnerzy silni, kusznicy silni, łucznicy. Nie przepadam za nimi, wolę korzystać z tych kuszników i handgunnerów. Natomiast artyleria tutaj ze skavenami porównywalnie, tyle że tutaj artyleria jest silniejsza niż u skavenów, natomiast u skavenów są lepsze jednostki dystansowe. Rocket Helmstorm, Rocket Battery, czyli ta wyrzutnia fajerwerków. Oj, przepraszam. Bardzo silna przeciwpiechotna artyleria. Posiadamy również artylerię dobrą przeciwko potworom, czyli świetliste arki, które ze specjalnych oddziałów posiadają jeszcze sieć amnytoka, czyli stunują jednostki przeciwnika. Posiadam również działa, moździerze, bardzo silna artyleria, główna siła tej frakcji w zasadzie. Jeżeli chodzi o kawalerię, jest taka średnia moim zdaniem, no ale tak jak mówię, w połączeniu z halabardnikami, dobrymi jednostkami dystansowymi, znaczy dobrymi, niezłymi i bardzo silną artylerią, ta frakcja w kampanii również bardzo dobrze sobie radzi. Efekty frakcyjne również tam trochę pomagają, dzięki wpływom możemy zdobywać szybkie konfederacje dosyć, tylko trzeba uważać na nieumarłych, ale poza tym również bardzo dobrze radzi sobie ta frakcja, ekonomia również jest niezła moim zdaniem, także jak najbardziej na plus. Lecimy dalej, krasnoludy, też moim zdaniem silna frakcja, szczególnie przez to, że w miejscach, w których zaczynamy tymi krasnoludami, praktycznie wszędzie mamy dostęp do kopalni złota na start, więc moim zdaniem można to zaliczyć do tego, że oprócz tutaj klanu Angrund, także o nim nie wspominam, ale ekonomia dosyć silna. Jeżeli chodzi o obronę, co jest dosyć ważne, tak jak już wspomniałem w przypadku jaszczuroludzi, krasnoludy są bardzo dobre w obronie, więc dzięki temu bardzo łatwo możemy bronić nawet tych słabszych osad. Bohaterowie, kowalerun po zmianach, bardzo silni. Inżynierowie, którzy wzmacniają jednostki dystansowe, które również są silne. Bardzo silni. Posiadamy również tanów, którzy również bardzo dobrze trzymają jednostki przeciwnika z dala. Jednostki dystansowe, czyli handgunnerzy, duży wybór w kusznikach. Żelazne smoki, te jednostki, które nie będę się nazywają, natomiast te przeciw large jednostkom również silne, czyli jednostki dystansowe mamy solidne, czyli tutaj już duży plus. Bohaterowie, duży plus i oczywiście artyleria. Myślę, że w porównaniu do Imperium posiadamy organki, przepotężna jednostka artylerii, po prostu kilka oddziałów anihiluje szeregi przeciwnika. Posiadamy również działa ognia, które też całkiem nieźle sobie radzą, ale bardziej na te jednostki mniej opancerzone. Posiadam również działa, posiadamy również katapulty, które radzą sobie świetnie, więc i jeszcze piechota, która też jest całkiem niezła i to nie dlatego, że nie zabija dużo jednostek przeciwnika, natomiast krasnoludy mają bardzo wysoką dyscyplinę, dzięki czemu bardzo długo trzymamy tą linię, a mało tego, żelaźni rębacze posiadają jeszcze dwa pociski, tutaj mam ich pokazanych nawet, dwa pociski wybuchające, które zdają 50 siły pocisków, może nie na duży zasięg, ale uwierzcie mi, że na jednostki przeciwnika zadaje to ogromne obrażenia. Tutaj mamy dyscyplinę, tak jak mówię, bardzo wysoka, 85, obrona w zwarciu 66, czyli bardzo dobrze się bronią, tarcza 125 pancerza, czyli Heavy Infantry, która trzyma bardzo dobrze jednostki przeciwnika, dzięki czemu ta frakcja również praktycznie, mogę powiedzieć, nawet na równi ze skavenami przez tą piechotę prawie najlepiej sobie radzi w grze, oczywiście skavenie trochę lepiej, jeżeli chodzi o kampanię czy te też bitwy, super frakcja. I mamy zielonoskórych, i tutaj mamy troszeczkę śmieszną sytuację, ponieważ jeżeli chodzi o jednostki piechoty, przepraszam, jeszcze w krasnoludach mamy efekt frakcyjny, który daje nam artefakty i teraz po wzmocnieniach jeszcze inne rzeczy, także jak najbardziej na plus również. W zielonoskórych już wracając, gobliny, które nie są najlepsze, po wyjściu groma są całkiem niezłe, szczególnie na gromie, natomiast skarstnik również sobie nieźle z nimi radzi. Niby dyscyplina nie jest wysoka,
ale jakoś te jednostki jakoś się przebijają mimo wszystko. Uważam, że mimo to, że te gobliny nie są najlepsze, to są lepsze niż te jednostki z kawenów i całkiem nieźle trzymają linię, to mimo wszystko, jeszcze dzięki ła, którym wzmacniamy nasze jednostki, trzymamy się jeszcze lepiej. Oczywiście orkowie, szamani, całkiem niezłe lore magii, goblini troszeczkę słabiej, no ale już dostajemy jeszcze również wiedźmę rzecznych troli. I ona ma całkiem fajne lore magii, także tu już super czarodziej jest dodany. A jeżeli chodzi o tych bohaterów goblinów, to nie są najlepsi, oni bardziej ja z nich bardziej na mapie kampanii korzystam. Legendarnie bohaterowie są w porządku. Piechota, w wcześniejszej fazie to już wspomniałem o goblinach, w późniejszej fazie czarne orki. I moim zdaniem czarne orki odstają dosyć mocno. Dlaczego? Dlatego, że no mamy duży pancerz, mamy nawet niezłą dyscyplinę, mamy siłę broni, gdzie mamy jeszcze przebicie pancerza, no ale są strasznie wolni. 29 prędkości to jest bardzo mało, premia do szarży słaba. No i jak widzimy tutaj atak w zwarciu i obrona w zwarciu, jak na wysokotierową piechotę, to dosyć mało. Więc moim zdaniem piechota bardzo ubolewa w tej frakcji. Artyleria już lepiej, mamy głazociski, które są w porządku. I mamy wyrzutnie tych goblinów i to już jest bardzo silne, ponieważ jeszcze pociski mamy namierzane, więc to jest bardzo silna jednostka artylerii, więc jak najbardziej na plus. Jednostki dystansowe są słabe, natomiast jednostka potworów, czyli pająk Arachnarok, jak najbardziej jeden z silniejszych potworów w grze, mogę nawet rzec. Także mimo wszystko, mimo nie najlepszej ekonomii, myślę, że ta frakcja radzi sobie tak średnio w kampanii, lekko wpadając w słabo, ale myślę, że radzi sobie średnio, czyli tak w porządku, jeżeli o to chodzi. I lecimy do frakcji wampirzych lordów, tam hrabiów. I tutaj początek gry, giga słaby, słabe jednostki walki w zwarciu. Kerstein ma niby te wargeisty, natomiast one też aż tak silne nie są. Ale możemy szybko się wzmocnić dzięki dużym bitwom i wskrzeszaniu silnych jednostek. Więc tutaj już na plus, natomiast ta frakcja nie posiada praktycznie żadnych jednostek dystansowych, oprócz przebudzenia jednego z lordów za pocałunki, czyli specjalnego efektu frakcji, ale to i tak jest mało i ta jednostka dystansowa nie jest tak silna, więc w każdej armii nie będziemy mogli korzystać nawet. Artylerii również nie posiadamy, więc nie posiadamy dwóch najważniejszych broni do walki z przeciwnikiem na wyższych poziomach trudności, więc ta frakcja już tu bardzo mocno ubolewa. Silni bohaterowie troszeczkę to rekompensują, szczególnie nekromanci, czy to też ci bohaterowie wampirów. Bo mamy jakieś lore magii, są całkiem niezłe w zwarciu. Posiadamy całkiem niezłego potwora trzeciego tieru. No mamy te wargeisty, jakaś kawaleria, no ale kawaleria aż tak dobrze sobie nie radzi, jeżeli chodzi o te bardzo wysokie poziomy trudności. No i posiadamy jeszcze tam legiony kurhanów, czyli te jednostki widm. I jeszcze jest ta kawaleria widm. I ona se radzi całkiem nieźle, przez to, że nie dostajemy aż tak tyle obrażeń i możemy ją wskrzeszać. Ale to jest chyba pierwsza z frakcji, która radzi se słabo w kampanii, moim zdaniem. Oczywiście w późniejszej fazie gry, dzięki magii, silnym bohaterom sobie to rekompensujemy. Ale brak jednostek dystansowych, artylerii i brak bardzo silnej piechoty, bo takiej ta frakcja nie posiada. No to zaliczam, jeżeli do słabo radzącej sobie w kampanii, także tutaj na razie najsłabiej. No i mamy kolejną frakcję, czyli norskie, która moim zdaniem potrzebuje zmian. Mam nadzieję, że w trzeciej części ją dostanie. Mianowicie, bohaterowie legendarnie silni, magowie, oprócz magii ognia, to reszta jest dosyć słaba, bo domena metalu ogólnikowo jest słaba, nie licząc Baltazara Gelta. Piechota jest w porządku, nie najlepsza, nie najgorsza, może sobie taka być. Potwory moim zdaniem dosyć słabe, oprócz mamutów, za chwilkę do tego przejdziemy, ale trolle słabe, niska dyscyplina, no ten atak, znaczy ta siła broni całkiem niezła, ale premia do szarży i prędkość dosyć mała, no i ta niska dyscyplina i pancerz też ubolewa. Rydwany całkiem niezłe w tej frakcji, tutaj jak najbardziej na plus. I mamy oczywiście nasze mamuty, bo olbrzymy są bardzo słabe, więc ich nawet nie wspominam. Mamuty również jedna z najlepszych jednostek potworów w grze, którą bardziej się staramy tutaj spamować, jeżeli chodzi o tą frakcję. No ale oprócz potworów,
I oprócz likantropów, którzy są całkiem nieźli, i tego czarodzieja ognia, to praktycznie nie mamy nic, bo o ile jeszcze w Sylwanii ta ekonomia jakoś sobie radzi, czy nawet myślę, że nawet lepiej sobie radzą zielonoskórzy, gdzie też ta ekonomia jest słaba, to tutaj nie mamy praktycznie żadnej ekonomii. Osad praktycznie bronić się nie da, ponieważ nawet jeżeli wzmacniamy sobie garnizon, to ta armia w garnizonach nie jest aż tak silna, a w głównych osadach nawet nie posiadamy murów. Więc frakcja naprawdę bardzo słabo sobie radzi z obroną, bardzo słaba ekonomia, brak mocno silnych jednostek dystansowych, brak artylerii. Jedynie jedna jednostka bardzo silna w tej frakcji, więc ta frakcja również słabo sobie radzi. W nawiasie nawet najgorzej, jeżeli chodzi o wszystkie frakcje, tutaj porównywalnie z Sylwanią, moim zdaniem. Więc to tyle, jeżeli chodzi o tą frakcję. Ale idąc dalej, to znaczy jeszcze mogę wspomnieć, że no po prostu nie walczymy z inwazją chaosu, tylko z wybrańcami, więc tutaj w późniejszej fazie gry troszeczkę nam łatwiej. I w sumie to jest wszystko. Bretonia. Ekonomia moim zdaniem niezła, tutaj jest spoko, jeżeli chodzi o kampanię. Natomiast to trochę personalnie i personalnie zawsze robię te wszystkie moje filmy. Tak jak ja uważam, to jest moja najbardziej znienawidzona frakcja w grze, nią grałem najmniej. Grałem troszeczkę właśnie Lowenem, grałem troszeczkę Rapace de Lyonnaise, natomiast Czarodziejka Fey i Alberic de Bordelaux bardzo słaby start mają, ale tutaj przejdźmy do głównie frakcji. Kawaleria, no, głównie nastawiona na tę frakcję, więc mogę śmiało powiedzieć najsilniejsza w grze, ale czy to wystarcza? Mamy trebusze, które są dosyć niecelne, więc ta artyleria jest dosyć słaba. Jednostki dystansowe z chłopów w początkowej fazie gry ogniste pociski dają dużo, natomiast w późniejszej już ci łucznicy mocno ubolewają. Piechota bardzo słaba, niska dyscyplina, gdzie jeszcze ten system zdobywania tej piechoty i tych łuczników swoją drogą też bardzo słaby jest, więc mamy to ograniczone dosyć. Bohaterowie dosyć silni, jeżeli chodzi o tych naszych paladynów. Tak samo bohaterowie legendarni również całkiem nieźli. I spory wybór czarodziejów. Kawaleria latająca, która również jest dosyć silna. No i tutaj mimo wszystko, mimo że nie lubię tej frakcji, to myślę, że dzięki ekonomii tej kawalerii, która dosyć nieźle daje nam wpływ na automatyczne rozstrzygnięcie, oczywiście nie w oblężeniach, ale na polu bitwy, daje nam wynik, że radzą sobie nieźle, czyli tak średnio, złamanym na słabo, ale myślę, że bardziej tak średnio sobie radzą w tej kampanii, czyli tak umiarkowanie, tak? Bo ta ekonomia jest spoko i ta kawaleria również jest bardzo silna, jak i bohaterowie. No i potem przechodzimy do leśnych elfów. No i efekt frakcji jest tutaj, moim zdaniem, kampania do rozgrywania jest dosyć łatwa, jeżeli o to chodzi, bo nie musimy walczyć tak jakby wszędzie z przeciwnikami, tylko walczymy wokół tych naszych, nazwijmy to, zagajników druidów, więc kampania dzięki temu staje się prostsza. Jeżeli chodzi o te przebudzenia, to tak średnio, mi się to średnio podoba, no niektórzy lubią, no ale spoko, silne jednostki dystansowe, tutaj nawet spoko jest, bohaterowie również całkiem silni są. Kawaleria średnia, mamy oczywiście enty, czyli silne potwory, tutaj jak najbardziej na plus, posiadają również magię życia do leczenia tych naszych potworów. Piechota słaba raczej, także tutaj by się na niej nie skupiał, no ale z dodatkiem sióstr zmierzchu mamy również jeszcze smoki, które też są całkiem niezłe. Posiadamy tą jednostkę, którą ja porównuję do jednostek chaosu, takich półcentaurów, czy to ogry, to są chyba smocze ogry. Tutaj mamy taką podobną jednostkę, także też spoko. No i dzięki temu, że nie musimy ze wszystkim walczyć, tylko walczymy wokół tych naszych osad, muszę niestety stwierdzić, mimo że ekonomia nie jest najlepsza, że ta frakcja działa całkiem nieźle, czyli myślę, że między tym średnim poziomem radzenia sobie w kampanii, a tym poziomem nawet dobrze sobie radzącej, ponieważ za dużo nie musimy w sumie robić, tylko siedzimy na tyłku i robimy co do nas należy. Zwierzę ludzie po zmianach? Myślę, że sobie dobrze radzą. Bardzo dużo dostajemy, jeżeli chodzi o niszczenie osad. Możemy robić własne osady, które garnizon mają silny swoją drogą. Te garnizony są naprawdę silne jak na start.
Dostajemy te frakcje z tych te bonusy z krwawych ziem. Jeszcze jak zbudujemy odpowiedni budynek, który nam bardziej pasuje. Nie mamy utrzymania jednostek już, więc super. Tylko zwiększamy sobie limity. Rozwój hordy dosyć słabo. Natomiast dzięki kupywaniu punktów możemy sobie budować osady na wysokich poziomach od razu, co dostajemy więcej od razu. I tutaj tak samo jak w skawenach, tym później w las, tym lepiej nam idzie, czyli wraz z rozwojem rozgrywki zwierzę ludzie radzą sobie lepiej. Silne jednostki potworów, bardzo silne, nawet mogę powiedzieć, jedne z najlepszych w grze, tak samo jak i jaszczuroludzie. Piechota słaba, ponieważ niska dyscyplina, chociaż ta piechota wyższego tieru radzi sobie całkiem nieźle. Praktyczny brak jednostek dystansowych, tu mocno ubolewa. Artyleria w postaci cygorów, bardzo silna, mimo że posiadamy tylko jedną. To mimo, że te jednostki są bardzo dobre w oblężeniach, bardzo dobre, bardzo wysokie obrażenia artyleryjne dodają i jeszcze są całkiem niezłe w zwarciu, więc tutaj jak najbardziej na plus. No i tak jak powiedziałem, nie potrzebujemy złota na jednostki, więc ekonomia może nie istnieć w tej frakcji. Więc muszę tutaj stwierdzić, że ta frakcja radzi sobie bardzo dobrze w kampanii, nawet w tych wcześniejszych fazach gry, przez to, że mamy całkiem silnych bohaterów, szczególnie Malagor po zmianach, jak i Taurox. Mimo limitów jednostek ta frakcja radzi sobie bardzo dobrze, bo mamy jeszcze silne dosyć rydwany i Rozagory, posiadam również te centaury. Także myślę, że radzi sobie dobrze ta frakcja. Tak dobrze, w lekko łamane na średnio, ale myślę, że bardziej dobrze sobie radzi. I ostatnia frakcja. Nie mam do niej dostępu. I żeby ktoś nie mówił, że tak jakby wypowiadam się na temat frakcji, którą nie grałem, ale tak się składa, że jako, że mam dostęp do tej mapy, to posiadam Warhammera 1 od znajomego. Co za czym idzie, również mam dostęp do Wojowników Chaosu, ponieważ on ich posiada. I grałem sobie w Warhammerze 1, w Warhammerze 2 jeszcze kiedyś, zanim sobie kupiłem, również z nich korzystałem. Więc ogólnie ekonomia jest bardzo słaba. Mianowicie, dostajemy bardzo dużo za niszczenie osad, ale to nam powoduje, że bardzo dużo musimy walczyć, więc nie ma praktycznie chwili odpoczynku. I tym nadrabiamy, tak? Bo tutaj nie mamy osad, tak samo jak u zwierzoludzi, chociaż oni już dostali osady, ale mamy normalne koszty utrzymania jednostek. Więc tutaj ekonomia jest, myślę, że normalna, ale powinna być lepsza, bo przez tą ekonomię ta frakcja radzi sobie dosyć słabo, bo trzeba cały czas się bić, nie ma nawet chwili na odpoczynek. Bardzo agresywna frakcja swoją drogą. No i przechodzimy. Jednostki artylerii, jedna jednostka. Myślę, że nie najlepsza, ale można z niej korzystać, więc taki mały plusik. Bohaterowie nieźli, lore magii ognia oczywiście, także to jest na plus. No i jednostki dystansowe dosyć słabe, oprócz władców Grasantów na czwartym poziomie bodajże. Nie mamy za dużo dobrych jednostek dystansowych, a władcami Grasantów trzeba się mocno nabiegać, żeby byli użyteczni. Także jednostek dystansowych prawie brak, ale znowu jedna z najlepszych jednostek potworów w grze, czyli posiadamy smoczego ogra w pojedynczej jednostce, bo mamy jeszcze takie oddziały chyba po 16, także jest bardzo silna ta jednostka, którą też staramy się spamować, ale tutaj jak wspomniałem na początku, to jest frakcja, której wyższa tierowa piechota radzi sobie bardzo dobrze w kampanii, mimo minusów. Znaczy minusów, mimo plusów posiadanych przez komputer do dyscypliny, taków zwarciu i tak dalej, to piechota Wojowników Chaosu rodzi sobie bardzo dobrze. Ponieważ tutaj mamy Wojowników Chaosu i to jest jednostka drugiego tieru i ta jednostka oprócz siły broni, którą mają troszeczkę mniejszych od czarnych orków, o których wspominałem, gdzie czarne orki są tieru czwartego i to jest niby najlepsza piechota tych zielonoskórych, to tutaj dostajemy większy atak w zwarciu, większą obronę, więcej pancerza, mamy srebrną tarczę, prędkość jest podobna, dyscyplina również jest wysoka, więc jak na drugi tier jednostki, jest to bardzo silna jednostka piechoty, więc my tutaj piechotą również jesteśmy w stanie zadawać straty, mimo posiadania plusów przez przeciwnika. Zatem piechota jak najbardziej na plus w tym wypadku, potwory silne, bohaterowie też całkiem nieźli i przez to, że jesteśmy bardzo agresywni, to dosyć szybko zdobywamy poziomy, więc
w miarę gry, wydaje mi się, dostajemy, oczywiście przeciwnicy się również rozbudowują, ale przez to, że my niszczymy ich osady, dostajemy więcej złota, dzięki czemu radzimy sobie lepiej w tej kampanii, więc mimo wszystko, mimo słabej ekonomii tej frakcji, to przez silną piechotę i te potwory i mimo wszystko brak tych jednostek dystansowych i artylerii, to piechota i potwory to nadrabiają. A ekonomia jest na poziomie, moim zdaniem, normalnym w tym wypadku, więc ta frakcja radzi sobie średnio, złamanym na nieźle, czyli tak pomiędzy. Nie najgorzej się gra tą frakcją, moim zdaniem dałoby się grać lepiej, ale Norska i Wojownicy Chaosu potrzebują zmiany, bo to jest skandal, że tak powiem. No, po prostu ciężko gra się tymi frakcjami. No i tym samym zakończymy tą klasyfikację naszych frakcji i tego, jak sobie radzą w kampanii na tych wyższych poziomach trudności i dlaczego, tak? Oczywiście ja na starcie praktycznie każdego poradnika praktycznie wspominam, że głównie starałem się korzystać z jednostek dystansowych właśnie przez te mele penalty. Po prostu jednostki nasze piechoty są słabsze. Z tego, co czytałem na blogach, w Warhammerze trzyma się to zmienić. Te jednostki piechoty powinny sobie lepiej radzić. Przeciwnik powinien dostawać mniej tych bonusów, jeżeli chodzi o te jednostki piechoty. Natomiast myślę, że ogólnikowo, nie licząc Norski i Sylwanii, to całkiem dobrze gra się w Warhammera 2. Oczywiście ma już sporo lat i ta trójka, to nie mogę się doczekać, z chęcią bym pograł. Nowe mechaniki oblężenia również ubolewają w tej grze, ale tak, więc to jest koniec tej klasyfikacji. Piszcie w komentarzach w ogóle, jak wy uważacie, czy się zgadzacie z tym, jak dana frakcja sobie radzi na tych wyższych poziomach trudności w kampanii, czy to też w bitwach na wyższym poziomie. Moim zdaniem dosyć obiektywnie tutaj to oceniłem, uwzględniając to, co zyskujemy bądź tracimy na wyższych poziomach trudności i to, co posiada każda frakcja, wliczając w to ekonomię, jednostki, czy to bohaterów, czy to efekty frakcyjne, jeżeli takie miały większy wpływ na kampanię, tak? Jeżeli Wam się spodobało, to tak jak wspomniałem na początku, zostawcie łapeczkę w górę i oczywiście zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Napiszcie swoją opinię, jak Wy uważacie. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale. I oczywiście, jeżeli macie coś, co byście chcieli obejrzeć, to też piszcie w komentarzach, ja się postaram to nagrać, bo myślę, że to też jest fajne, jeżeli nagrywam coś, co wy chcecie też oglądać. Ode mnie to wszystko. Cześć.